Polska, nowa nadzieja Europy. Nothing happened without the Poland. Poland has been a symbol of hope. Mais la Pologne, d'une sorte de miracle économique. The story of Poland really being a central player on the world stage is happening right now. Polska 2025 roku. Nowy silnik napędowy Europy. Raport z takim tytułem powstał z ramienia McKinsey & Company, czyli najbardziej prestiżowej amerykańskiej spółki zajmującej się doradztwem w zakresie zarządzania strategicznego. W tym dokumencie znajdujemy szereg danych ukazujących rosnącą rolę naszego kraju na międzynarodowej arenie. Wśród tych kluczowych wymienia się możliwość zaistnienia jako trzeciego największego producenta przemysłowego w Unii Europejskiej, a jednocześnie możliwości zrealizowania marzeń, jakim jest zasób wysoko wykwalifikowanej kadry usług wysokiej technologii. Duże nadzieje pokłada się też w Polsce jako jednego z głównych dostawców jedzenia do Europy. W ciągu ostatnich 20 lat Polska stała się najważniejszym z krajów Europy Wschodniej, pomagając w kształtowaniu polityki NATO i Unii Europejskiej wobec Ukrainy i innych byłych republik radzieckich. Obecnie Polska procentowo wydaje najwięcej spośród całego Sojuszu Północnoatlantyckiego, przekraczając aż 4% swojego PKB na zbrojenia. Ten wynik bije na głowę Amerykanów oraz warunek Trumpa jeszcze przed wybuchem wojny na Ukrainie, którym jako swoiste minimum miało być 2% PKB. Pomimo tak wielkich wydatków na wojsko, gospodarka Polski dalej utrzymuje najszybsze tempo wzrostu niemal w całej wspólnocie. Dość ważne są także procesy, jakie realizuje obecnie Polska w ramach inicjatywy Trójmorza, do których jeszcze wrócimy. Jednocześnie zarówno w Brukseli, jak i na innych zachodnich salonach nie mogą wyjść ze zdumienia, że w Polsce przegrała prawica, która przecież ostatnio przejmowała niemal każdą europejską stolicę, zaczynając od Rzymu, kończąc na Sztokholmie. Ta niespodziewana zmiana zachęciła wiele firm do zainwestowania w naszym kraju, a złotówka przeżywa dynamiczną szarżę wartościową względem innych walut. Tak, bo chciałem globalnej publice, czyli brazylijskiemu ministrowi finansów, traderowi w Nowym Jorku, czy politykowi gospodarczemu w Tokio, pokazać przykład sukcesu gospodarczego, o którym cały czas wtedy i teraz się bardzo mało mówi. I frustrowało mnie to jako Polaka, ale jako ekonomistę, że we wszystkie instytucje międzynarodowe globalni ekonomiści zawsze wspominają o sukcesie azjatyckich tygrysów, a to właśnie my, to Polska, od 33 lat rozwija się najszybciej w całej Europie i od 30 lat rozwija się szybciej niż Korea, Singapur czy Tajwan. I sądzę, że nasz przykład powinien być jednym z studiów przypadku studiowanych przez wszystkich polityków gospodarczych i ekonomistów na świecie i po to tę książkę napisałem. Koalicja Warszawy z innymi rządami może powstrzymać skupienie europejskiej siły na linii Paryż-Berlin, ponieważ pojawienie się kolejnego gracza na wschodzie, który staje się coraz ważniejszy dla UE w wyścigu supermocarstw, powoduje, że Polska jest nową nadzieją Europy, państwem, które może pomóc Unii dogonić Chiny, jak i Stany Zjednoczone. A dlaczego? To już przekonacie się w toku tego materiału. Zapraszam Was na seans. Partnerem dzisiejszego materiału ponownie jest goldsaver.pl. Dla przypomnienia, jest to nowoczesny sklep internetowy, w którym po kawałku można kupić sztabkę fizycznego złota. To przyjemny i prosty sposób na zakup sztabki, jeśli nie ma się wystarczających środków, aby kupić ją naraz. Co najważniejsze, Goldsaver ma też program, dzięki któremu możecie odkładać kruszec, zapraszając znajomych do tego, aby ci skorzystali z usług platformy. Tu możecie zobaczyć, jak to działa na moim własnym koncie. Za każde polecenie otrzymuję 20 złotych, które mogę wydać na sztabkę. Goldsaver jest intuicyjny, przyjemny w obsłudze i przede wszystkim działa właściwie. Złoto jest jednym z najbardziej docenianych kruszców już od wieków. Przykładowo październik był 7 miesiącem, w którym NBP raportował zwiększenie rezerw złota, a te w naszym kraju należą do jednych z największych na świecie. Zatem jeśli też interesuje Was złoto i inwestycje swoich oszczędności właśnie w nie, to korzystając z mojego linku w opisie otrzymacie 100 zł dodatkowo do sztabki. Myślę, że warto spróbować. A teraz czas na materiał. Europejska hierarchia władzy się zmienia. Przewiduje się, że Polska pod względem siły nabywczej prześcignie Wielką Brytanię już w 2030 roku. Jednocześnie w artykule Politico podkreślono, że jeden ze starszych urzędników armii USA nazwał Polskę najważniejszym partnerem USA na kontynencie. Polska. Wydaje się, że środek ciężkości NATO i UE przesunął się na wschód, do Polski.
W zasadzie Polska jest coraz bardziej niewiarygodnie ważnym krajem. Jak to wygląda w Polsce? Jak Polacy reagują na swój nowy status centralnego miejsca w Europie? Cóż, można to poczuć każdego dnia, gdy środek ciężkości z czasów zimnej wojny przesunął się z Niemiec do Polski, do Warszawy. Joe, strategia ma znaczenie. I geografia też ma znaczenie, a także nasze aspiracje cywilizacji zachodniej. Nic więc nie wydarzyło się bez Polski. Nowa strategia USA dla Europy powinna nadać priorytet państwom Międzymorza, dokładniej między Morzem Północnym, Bałtyckim i Morzem Czarnym, które szybko stają się nowym ośrodkiem ciężkości w NATO. Tak o tym zjawisku pisze dr Andrew Michta w swojej analizie dla think tanku Atlantic Council. Dodał, że USA wciąż nie dokonały potrzebnego strategicznego zwrotu wynikającego ze zmiany uwarunkowań historycznych i geopolitycznych. Elementem zwrotu powinna być także obecność Ukrainy w NATO. Jednak ta z każdym dniem wojny w tym kraju się oddala. Zupełnie na odwrót wygląda to w przypadku Europy Południowej, która także może okazać się dla Polski kluczem do zbudowania wpływów w Unii, jednocześnie ją umacniając. New York Times i Siena College przeprowadziły na przełomie października i listopada sondaż wśród Amerykanów. Zestawili w nim dwóch kandydatów. Konkretnie Joe Bidena i Donalda Trumpa. Przy czym wyniki wskazywały, że społeczeństwo uznało Bidena za człowieka zbyt starego, aby ten mógł kontynuować rządy w Ameryce. Połączenie danych dla wszystkich badanych stanów pokazuje, że Trump wyprzedza Bidena średnio o 48% do 44%. Z kolei badanie CNN pokazało, że ten może liczyć na wynik 49%, znowuż Joe Biden na 45%. Obaj politycy są nastawieni propolsko, ponieważ wiążą ich z nami amerykańskie wielkie interesy. Niemniej, o ile Joe Biden skupiał się stricte na bezpieczeństwie Polski oraz częściowo pomógł Polakom zaistnieć w światowej geopolityce dzięki swoim wizytom w Warszawie, o tyle Trump, jak sam twierdził, był bardzo zainteresowany polską inicjatywą Trójmorza i on także odwiedził Polskę częściej niż Niemcy. Zresztą on sam traktował Berlin nieufnie, stawiając paradoksalnie relacje z Warszawą wyżej. Polska jest geograficznym sercem Europy, ale co ważniejsze, w Polakach widzimy duszę Europy. Wasz naród jest wielki, ponieważ wasz duch jest wielki i wasz duch jest silny. Dla Amerykanów Polska od początków istnienia naszego narodu była symbolem nadziei. Polscy bohaterowie i amerykańscy patrioci walczyli ramię w ramię w naszej wojnie o niepodległość i w wielu wojnach, które po niej nastąpiły. Bez względu na to, który z nich wygra, i tak rola Polski będzie tutaj kluczowa. Niemniej Trump może pomóc przeforsować Polakom ich wpływy w Trójmorzu. Pomiędzy 6 i 7 września 2023 roku w Bukareszcie odbył się jeden z kluczowych szczytów inicjatywy Trójmorza. Wydarzenie to z roku na rok przyciąga coraz więcej przedstawicieli wysokiego szczebla i ekspertów z Trójmorza oraz spoza regionu. Na przykład ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Japonii, Turcji, Azerbejdżanu i Gruzji. Polska inicjatywa spowodowała, że kolejnym jej członkiem została Grecja. Powołano drugi fundusz inicjatywy Trójmorza oraz powstał fundusz innowacji regionu. Dla Polski, która przewodniczy tej organizacji, to olbrzymie osiągnięcie na rzecz dalszego pogłębiania współpracy z południem kontynentu. To pokazuje, jak bardzo duża jest wartość tej współpracy, którą realizujemy tutaj. I co trzeba dodać, proszę Państwa, każdy projekt, który realizujemy, każde euro, które wydajemy na infrastrukturę, wspiera także rozwój infrastrukturalny Unii Europejskiej. Wszyscy sobie zdają sprawę z tego doskonale i wszyscy doskonale to widzą. Co ciekawe, sąsiad Polski, czyli Niemcy, także zgłosiły swoją kandydaturę członkowską. Jednak ta została odrzucona, ponieważ jak stwierdzili eksperci, to mogłoby podważyć sens istnienia Trójmorza jako koncepcji rywalizacji z Europą Zachodnią. Tutaj rolę łącznika ma odgrywać Austria, której akcesję zaaprobowano. Faktem jest, że silna Europa Środkowo-Wschodnia pod przewodnictwem Polski to realna szansa na ograniczenie wpływów Rosji w tym regionie. Zwłaszcza, że swoje partnerstwo w Trójmorzu ogłosiła także Ukraina oraz Mołdawia. Na ten moment ciężko powiedzieć, w którą stronę dalej będzie podążać ten plan, ale z pewnością już teraz za jeden z największych jego sukcesów można uznać drogę Via Carpatię, która jest blisko końca realizacji, łącząc tak naprawdę całą wschodnią ścianę europejską
właśnie dzięki zaangażowaniu Polski. Obecnie trwają prace nad siatką kolei dużych prędkości, których orędownikiem także jest Polska. Jeśli nowo wybrany rząd kontynuuje ten projekt, to może się stać jednym z kluczowych narzędzi strategii geopolitycznej Warszawy. Według danych Eurostatu łączne PKB krajów Trójmorza liczone w parytecie siły nabywczej w 2023 roku wyniosło 2,2 biliona dolarów. Licząc dodatkowo z Austrią, to 2,7 biliona dolarów. Jeśli dodamy do tego jeszcze Grecję, wówczas to już 3 biliony dolarów, kiedy to gospodarka Niemiec tworzy PKB 4,4 biliona dolarów. Jednak to kraje Trójmorza z Polską na czele mogą podnieść swój wynik gospodarczy jeszcze o 250% w perspektywie 15 lat. Niemcy nie mają takich możliwości wzrostowych. Zatem przy udziale 111 milionów ludzi to wschodnia flanka Unii oraz NATO może przewyższyć rolę Niemcy jako jeden wielki zjednoczony rynek pod przewodnictwem Polski. Kluczowym elementem także w kontekście walki Unii Europejskiej o rolę globalnego hegemona jest przystąpienie Bałkanów oraz Ukrainy do wspólnoty europejskiej. A tutaj Polska stawiana jest w roli kluczowego państwa mogącego ten cel zrealizować. Albania, Czarnogóra, Macedonia Północna i Serbia są krajami kandydującymi od kilku lub od kilkunastu lat. Nawet jeśli część z tych krajów rozpoczęła negocjacje akcesyjne, to nie znajdują się one w zaawansowanej fazie. Rozszerzenie nie jest już marzeniem. Nadszedł czas, aby ruszyć do przodu. Jest jeszcze dużo pracy do zrobienia. To będzie trudne. Będzie to skomplikowane, czasem bolesne dla przyszłych państw członkowskich i Unii. Ale powiedzmy sobie jasno. Jeśli chcemy być wiarygodni, uważam, że musimy rozmawiać o czasie. Przygotowując program strategiczny Unii Europejskiej, musimy porozmawiać o naszej pracy i przedstawić sugestie. Musimy mieć jasny cel. Uważam, że do 2030 roku obie strony muszą być gotowe na rozszerzenie. Polska zamierza uczynić rozszerzenie UE jednym z priorytetów swojej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej w pierwszej połowie 2025 roku, między innymi obok nierozerwalnie związanej z tym odbudowy Ukrainy. Unia przez Zachód od przynajmniej 10 lat znajduje się w stagnacji. Jeśli spojrzymy na mapę rozwoju kontynentu, to ten jest widoczny głównie poczynając od Niemiec, idąc dalej na wschód. Średni roczny wzrost krajów wschodniej europejskiej flanki także jest nieproporcjonalnie większy, a Polska jest liderem tych wzrostów. Nasz kraj znalazł się na drugim miejscu w średniorocznym wzroście w okresie 20 lat, zaraz za Litwą, z wynikiem 3,9% rocznie. Wschodnia część Unii Europejskiej, dodając do tego kandydatów do jej dołączenia, czyli kraje byłej Jugosławii, Ukrainę oraz Mołdawię, mogą w perspektywie 30 lat dołączyć do wspólnoty europejskiej nawet 8 bilionów dolarów PKB, oczywiście uwzględniając ich rozwój. To jedyna szansa dla całej Europy, aby powstrzymać rosnącą pozycję USA i Chin w globalnej walce o rolę hegemona. Będziemy kierować się przekonaniem, że ukończenie i rozszerzenie naszej Unii jest najlepszą inwestycją w pokój, bezpieczeństwo i dobrobyt dla całego kontynentu. Nadszedł więc czas, aby Europa ponownie pomyślała odważnie i napisała swój własny los. Przyszłość naszego kontynentu zależy od wyborów, których dokonamy dzisiaj w sprawie kroków, które podejmiemy w celu rozszerzenia naszej Unii. To jest moment, w którym Europa musi odpowiedzieć na wezwanie historii. Kuluary w Brukseli uważają, że ten cel może się udać wraz ze zmianą władzy w Polsce, ponieważ europejscy liderzy zwracają uwagę, że Donald Tusk jako wcześniejszy prezydent Unii Europejskiej może ten cel integracji zrealizować, ponieważ ma doświadczenie w unijnej polityce. Pomimo faktu, że większość Zachodu cieszy się z wygranej innej partii niż Prawo i Sprawiedliwość, to wciąż podkreśla się fakt, że za rządu prawicy Polska faktycznie rozwijała się w ostatnim czasie bardzo dynamicznie. Niemniej jeśli przyjrzymy się zachodniej prasie, to zwrócimy uwagę na fakt, że teraz ten rozwój według ich ekspertów ma jeszcze bardziej przyspieszyć. Mają na to wskazywać, tak jak mówiłem wcześniej, ostatnie wzrosty na złotówce oraz inne składowe, takie jak planowane inwestycje. Polska dość dobitnie pokazała, jaki kierunek powinien przyświecać Europie w relacjach z Rosją i to my byliśmy kluczowym elementem nieufności, który powstrzymał Unię Europejską przed dalszym uzależnieniem od rosyjskich surowców. Dodatkowo Polska pokazała, że wzrosty ekonomiczne da się utrzymać nawet w obliczu konfliktu tuż za jej granicą oraz przyjęciu wielu milionów ukraińskich uchodźców.
Co więcej, rozbudowa armii idzie niezwykle prężnie, a zakup 500 HIMARS-ów, 500 czołgów Abrams czy 32 myśliwców F-35 stawia Polskę w gronie jednych z najsilniejszych europejskich armii. Warto też wspomnieć, że Polska Grupa Zbrojeniowa prowadzi ścisłą współpracę z Koreą Południową w aspekcie nowych technologii militarnych, stając się furtką dla Koreańczyków do Unii Europejskiej. Wiem, że Polska ma bardzo dobre możliwości posiadania obszarów przemysłu obronnego. Możecie sięgać coraz wyżej. W dzisiejszych czasach Korea może mieć bardzo ścisłe, a potem bliskie stosunki z polskimi siłami zbrojnymi. Staramy się coś dać Polsce, a także Polska daje nam trochę doświadczenia. Razem możemy zrobić to, co sprawia, że niektóre siły zbrojne są większe i silniejsze, aby przemysł obronny mógł odnosić większe sukcesy i być bardziej rozwinięty. Jestem pewien, że możecie dostarczyć swoje rodzime systemy uzbrojenia do pobliskich krajów wokół Was. To stanie się bardzo szybko. Co więcej, polski przemysł rozpatrywany jest w kategorii tego, który ma stać się trzecią potęgą przemysłową Unii Europejskiej i konkurować z tym niemieckim. W 2023 roku państwo polskie zostało również sklasyfikowane w gronie 20 największych gospodarek mających wpływ na światowe PKB, co wśród wielu ekspertów wobec roli, jaką odgrywamy, da nam w najbliższych latach możliwość wejścia do organizacji G20, zrzeszających kraje o największych geopolitycznych wpływach w poszczególnych regionach świata. Polska ma niezwykle interesującą i zupełnie nową wizję dla Europy, stając się tak naprawdę jej nadzieją wobec globalnych zmian, jakie nieubłaganie nadeszły. Czy jednak nasza wizja Europy i jej rozwoju będzie dalej kontynuowana? Tego dowiemy się w najbliższych latach. Na dziś to tyle. Dziękuję Wam za uwagę i życzę miłego dnia. Trzymajcie się i do następnego materiału. Cześć!